Buick sobie schnie, ale się błyszczy ładnie. Dawno taki czysty nie był. A tu już podjeżdża kolega Marek, kolejnym już dzisiaj Mercedesem W124. Tym razem, jak widzicie, szeroka listwa. Samochód nowszy, ale również w dieslu. Zaraz się dowiemy, w jakim WI. Warszawa, Śródmieście, proszę Państwa. Green on green. Jak widzicie, co nieco podżarte. Auto pewnie na daily. Cześć Marku. Cześć. Szacuneczek. Kupę lat, Paweł można jestem. Powiedzieć. Hej. No przynajmniej na Facebooku, nie? No, Marek, dawaj. Dla ciebie. Wow, już się cieszę. O człowieku, jaki kolor w ogóle. Zlot zrobiłem kiedyś, to i koszulkę mam jeszcze. Ale takie. Czad. Historyczne. Ale ekstra. Kurde, już bym dzisiaj założył, ale zaraz muszę chyba koszulę jakąś przywdziać, bo ja zaraz, panie, na ten, na ślub jadę. O Boże, co my tu mamy, panie Marku? To jest twoje daily pewnie. No jak widać. No. 300D? 300D automat, 92 rok. Pięciocylindrowy. Sześcio. Sześcio, okej. Okay. Aha, sześcio, tak. Piątki były jeszcze w beczkach. Bez turbo. Bez turbo. No to czyli on jeszcze drugie tyle. Niezniszczalny. No 350. Właśnie. Ile by nie miał, to drugie tyle zrobi, 350, nie? 350, ale myślę, że zrobi jeszcze, wiesz, tam koło bańki powinien zrobić. A myślisz, że nie zrobił? Myślę, że nie. Aha, no to chyba, myślę, że tak. Myślę, że nie, bo to jest taki, wiesz, sprzęt, który tam dużo wskazuje na to, że nie zrobił. Mhm. No tak jak widzisz, jest w trakcie... Wiecznego remontu pewnie, nie? Nie, jak nie, jest na nie. Co dzień, to... Wiesz co, to jest sprawa ostatniego tygodnia, że to wszystko zostało tak porozbebeszane. Mhm. Zderzak zdjąłem wczoraj, żeby zobaczyć, co tam pod spodem. A żeby go, myślałem, żeby go odelżyć, żeby był szybszy, czy... Nie, no, żartuję oczywiście. Wygląda o wiele bardziej aerodynamicznie. No, tutaj też aerodynamice, może schładzaniu hamulców sprzyjają te tutaj wnęki oto. To jest system Brembo. No tak właśnie pomyślałem, nie, że to było za dopłatą chyba w Mercedesie. System Brembo. Felgi to nie są od niego, nie? Przypominają mercedesowskie. Nie. Czy to są? To jest normalnie Mercedes. No widzisz, bo są takie, no powiem ci, że chyba nie widziałem takich felg. No znaczek Merca to mają. Wczoraj zawiozłem felgi do piaskowania, do malowania, także będą. Aha, okej. Okay. 16-calowe pozakładane. Dobra, wiesz, że ja dzisiaj nagrywałem Mercedesa W124 już, ale przed lifta, dwulitrowego dieselka z Ostrowca Świętokrzyskiego, czerwonego. Ale chyba ładniejszego niż mój. Trochę. Trochę, ale też na daily, też taki, no, no nie taki tam wycukierkowany, taki normalny, użytkowy samochód. Co my tu mamy z przodu, panie Marku? No w sumie to mercedesowsko, tak normalnie, bez żadnych udziwnień. Bez udziwnień. Znaczy jest mercedesowsko, różowa gumka, córki. A, rozumiem, to już jest ten poprawiony system. Tak. Po tak, Mercedesie. Tak, bo... tak, to jest jednak poliftowy. Okej. Okay. WI Warszawa Śródmieście, dobrze powiedziałem, nie? Na tak, samym początku. Się. Także tak. Śród jeszcze jest, wiesz, przed robieniem, bo w listopadzie ostatnim kurier zdecydował jednak, że będzie cofał. Aha, no zmienił zdanie. I no. Cały przód się po prostu, wiesz, rozsypał, ale to tylko bardzo powierzchownie, bo w uszkodzeniu uległ głównie zderzak, została wgięta trochę belka. Belki nawet panowie powiedzieli, że nie będą wymieniali, bo nie ma żadnego sensu, tam ją trochę naciągnęli, ale i tak jeszcze no szparka tak jest, wyje, wymaga trochę wyciągnięcia. Jestem na wrzesień już umówiony z blacharzem z przytyka. O, proszę bardzo, wszystko w rodzinie tutaj, nie? Naszej. A jak? Wiesz co, bardzo mi się podoba konfiguracja kolorystyczna, bo on ma zielone wnętrze. Co? Z tej strony może. A to ja będę z tej, a ty wsiadaj z tamtej, nie? Bo tu jest taki Meksyk trochę na tym siedzeniu. No ale panie, tu wszystko jest spójne z nadwoziem. Czyli co mówisz, że ta estetyka jednak jest utrzymana? Dla mnie tu wszystko jest ok. A zielony kolor, powiem ci, w tapicerkach bardzo lubię. Tak samo jak niebieski i czerwony. Czy ty też masz dużo dziecinnych gadżetów w samochodzie w związku z tym, że masz dzieci? No miewam, tak. Miewam, ale akurat w tym samochodzie, w którym żona jeździ, to muszę je usuwać, bo on jest duży i lata to wszystko bardzo tak
to ja tutaj to przełożę, wiesz, na ten. Tu mamy jakieś, widzę, ubytki w tapicerce, no ale to rozumiem, że nie, do jakichś prac. Te ubytki to są właśnie ta cała ta praca. Przyjechałem na sobie na miesiąc na wioskę, więc... No wiadomo, na urlop no to się do roboty idzie. No. Tak, tak, dokładnie. Zielona tapicereczka. Oj, tu mamy szyby w prądzie. Proszę bardzo. Szyby są w prądzie, klimy nie ma. No, że klimy nie ma, powiem, ja to kojarzę, że one w większości nie mają klimy, nie? Wiesz, te samochody. Ja powiem ci, że długo szukałem samochodu, który ma 3 litry diesla bez turbo, w automacie i bez klimy. A dzisiaj to już na serio ciężko jest znaleźć takie auto. Dobrze, że on ma automat, no. Bo Mercedes bez automatu, no tak trochę, tak jakby zawsze czegoś brakowało. No w tych dwulitrowych dieslach ten automat to jest w ogóle już tam pokonywanie wzgórz chyba jest ciężkie. Wiesz co, miałem tego dwulitrowego diesla w 190, 2.0D w automacie, no nie jechało w ogóle. Ale wiesz, 190 to jest jeszcze tam o kilkaset kilo lżejszy samochód. No to jeśli ten jest jeszcze wolniejszy, to można go już chyba, nie wiem, z wydmą wędrowną. Wiesz co piszą na forach Mercedesa? Co? Że 200 diesla to kupują zazwyczaj ci ludzie, którzy wszędzie mają blisko. No tak, bo tam jeszcze skrzynia czwórka i w ogóle. No. Jak masz gdzieś dojechać tam i masz się nawet blisko, to nie... możesz 200 zawsze zdążyć. Bo nie zdążysz się rozpędzić do setki, nie? Tam tylko 4 biegi są, bo nikt szybciej tym nie jeździ. Aha, tu już zaglądaliśmy, z tyłu też byliśmy. Wziąłem tutaj, panie, piękny gadżet w postaci Volkswagena Garbusa. I to jeszcze, jak się mówi, no, to nie jest owal, tylko... To okienko. Jest brecel. Brecel, o właśnie. Widzisz. Z faldachem. I to z faldachem. Dobrze. Mhm. A który to może być rocznik? Tu widać, czy nie? No to może być 50. Przed 50. 52. Pierwszy. 50. Nie bez powodu najechałem na Garbusa, bo ty, Marku, swojego Garbusa też masz. No mam i to nawet nie jednego. I to nawet nie jednego. Ja myślę, że to będzie dobry materiał na kolejny. Ci, jednego z nich mogę ci od razu pokazać. O, zobacz. Proszę bardzo. Mamy go. To ten już jest. Wiesz co, ja teraz zrobię cięcie i pokażemy może kilka zdjęć twojego Garbusa. Dobra. Tak, z muzyczką pokaz slajdów robimy. Dobra. Cyk. No, coś może zimnego, co? Tak, przynajmniej tak. Dla mnie, nie wiem, raczej, jak ty, Marek. Nie, raczej coś zimnego, wiesz. Cyk, cyk, panie Marku, uwaga, pan się tu uśmiechnie. Pokazywać ptaszka, czy nie? Dobra, żart. Już głupi taki, bo się... Dzisiaj taki mam wariacki dzień. No i jak oceniasz? No powiem szczerze, że widziałem, dotykałem i zasiadałem w różnych pojazdach, ale tutaj kosmos. Miło mi. Jest to po prostu naprawdę kosmos. Mogę wam polecić Paweł, Przysucha, Cool Man. Ja też. My obaj, no. Niesamowity. Niesamowity. Wracamy po przerwie, proszę państwa. No ja się idę kąpać niestety. Ulubiony serial? Krecik. O mój Boże. Pasja? Samochody, no tak, no. Wiadomo, wszystko jest. To jest wszystko w jednym. No. I jeszcze kobity. No, wiesz. Obowiązkowo. Jak bez nich można by było żyć. Dobra. Marek, Pawełku. Szacuneczek. Piątka. Sorry, że tak za szybko, ale no taka sytuacja co, dzisiaj. Ja jeszcze czeka na. Jestem na miejscu, także tylko w niedzielę jadę do Warszawy na chwilę. W poniedziałek pewnie wracam. Mhm. Także przyszły tydzień jestem jeszcze, może na. To się na spokojnie może byśmy tak na. No już bez. Tak, na spokojnie, no. Dokładnie. Dobra, trzymaj się, Marek, do zobaczenia. I dzięki. Do zobaczenia. Pa.
To ja dziękuję. Trzymaj się, do zobaczenia.